stan wojenny, jak wybuchł, miałem 17 lat. Łapałem, o co chodzi, że wiedziałem, że to coś nie tak jest, dlaczego i łzy w oczach. I pod kombinat. Pod kombinat. Mieszkałem na centrum, bo bardzo blisko kombinatu. Nie wiem, czy na piechotę poszedłem, czy w tramwaju dojechałem, ale pod główną bramą już byłem. I już było dużo ludzi pod kombinatem. Stała policja, wtedy ZOMO. Stała ZOMO i nie reagowało, ale do kombinatu nie dopuszczali. No i jak się tych ludzi zebrało, tak powiedzmy, w południe już więcej, no to oddali strzał z tej wyrzutni gazu udawiącego i wszyscyśmy uciekali, paniczni uciekali. 16 grudnia jeszcze pamiętam, że też była jakaś taka nieudana demonstracja, też poszli ludzie z placu centralnego, ale bardzo mało osób, taki spontaniczne to było. I też do nas strzelano z gazu i rozbiegliśmy się, ale już nie takim panicznym ucieczce, tylko już gdzieś jakiś kamień runął w stronę policji i jakiś gaz został odrzucony. Ja też skojarzyłem, bo wtedy był Belfast, wtedy była Irlandia Północna i widziałem, jak ci chłopaki się bronią i odrzucają te gazy łzawiące. Później dowiedziałem się z ust, że jest jakaś msza i ta pierwsza demonstracja ruszyła spod tej arki po mszy. Prowadził, nie pamiętam już, który ksiądz. No i ruszyliśmy w stronę placu centralnej gospodarki. I do nam szło pięknie, śpiewy patriotyczne i doszliśmy pod osiedle właśnie Słoneczne. No i tam też spotkaliśmy kordon taki mały. ZOMO i zaczęli do nas strzelać z tych gazów. No ale zaczęliśmy te gazy odrzucać. Już robicie tacy jakby ostrzelani w boju. Pierwsze barykady takie nieudane, z kilku ławek powstawały. No, robiły nam wrażenie skoty, strzały, to wszystko. No ale już wiedzieliśmy, że to nie jest nic groźnego, że to można wystąpić przeciwko temu, że te strzały, że te huki, że te jazdy ich, to nic nie robią, że po prostu muszą skoczyć i doskoczyć do nich, że można z nimi walczyć. Już poznałem chłopaków z osiedli, staliśmy się pseudonimami, ksywami dla nas to były. Rudy, Śmietana, Alek, Labor, Seta. Z nimi to było iść takiego, że ja wiedziałem, że mi się krzywda nie stanie, bo jakby coś, to oni ruszą za mną. To byli pewni ludzie. Ja tych pseudonimów wymieniłem kilka, a znało się ich może kilkadziesiąt. No to byli tacy chłopacy, że no, w ogień, w ogień. Wybudowaliśmy barykadę od strony kościoła Arki, a drugą stroną od teatralnego. Bardzo silną barykadę. To były z płytek chodnikowych. Nanieśliśmy ich, nie wiem, setki barykady. Nie do przejechania przez żadne tam ich, ten chyba że czołgiem. I wyglądało to tak jak na filmach dokumentalnych z Powstania Warszawskiego. Kobiety nosiły kompot. Wycierały oczy od gazów zawiących, kremowały nam twarze. Ktoś jakieś opaski, maski na twarz ktoś roznosił, białe, czerwone, obojętne jakieś szmaty na twarz, żeby ten gaz nas nie działał. Zbroiliśmy się, rozbijając te kafelki o inne kafelki i nabieraliśmy kamieni, no, stanowiskaśmy robili. No i walczyliśmy, ostro walczyliśmy, no nie daliśmy tej barykady zdobyć. Chłopaki byli bardzo, jak to powiedzieć, brawurowi, odważni. Odważni. Opisywaliśmy się między sobą chyba tą odwagą. Pamiętam, w centrum B w stronę szkolnego szedł zwarty taki oddział tego ZOMO, strzelał tam, lał, tłuk po drodze i facet się wywrócił z flagą Solidarności. Miał ją w rękach, miał czerwoną, klasyka, i na białym pisało czerwonymi Solidarność. No i wydawało się, że wpadnie w ręce tego ZOMO, bo coś tam się uszkodził w czasie ucieczki. Jezus, ja nawet nie zdążyłem pomyśleć, jak już byłem przy tym facecie. Pierwsze wziąłem flagę, wsunąłem gdzieś za pazuchę, podniosłem jego i odbiegłem z nim. A pałki świszczały. Zawsze atakowali.
czy wcześniej, czy później zawsze atakowali piersi. Czasami nawet, Boże, ja to ominąłem taką sytuację, jak w kierunku kościoła Arki zaczęli strzelać. Jeszcze się dobrze musza nie skończyła, a już oddawali strzały z gazów zawiązłych w kierunku kościoła. Ci zomowcy już znali też hutę, już nie dali się tak, żebyśmy lawirowali między tymi osiedlami, naszymi bastionami. Wlatywali właściwie wszędzie. Coraz lepiej byli chyba uzbrojeni, parli do przodu. Bili wszystkich, kobiety, starszych ludzi, okładali, okrutnie okładali. Z taką brutalnością bili, że nogami kopali. Modliłem się, no, żebym wrócił cały. Jednak coś tam było, ale jak na samą demonstrację się poszło, to znikała ta bariera tego strachu. Jak widziałem tych ludzi koło siebie, tych chłopaków, co zmieniłem, te tłumy ludzi, to znikało to, rosła brawura, odwaga. No i to było to, co nas napędzało. Ta przyjaźń między tymi chłopakami, oni zawsze koło nas, koło siebie. To było to, co do dzisiaj jest. Przecież nie byłem z nimi ani w podstawówce, ani w szkołach, a przyjaźń właśnie z takich demonstracji, z tych ulotek, wynoszenia ich za pazuchą, no została do dzisiaj chyba największa przyjaźń, taka braterska.